Dobiegła końca, panie pośle, kolejna kadencja polskiego parlamentu. Czy z punktu pańskiego widzenia była ona dobra, udana, czy może mniej udana? Tak, szósta kadencja Sejmu RP Niepodległego Państwa Polskiego dobiegła końca i była to dobra kadencja. Były to cztery pracowite lata, które być może nie zapiszą się w pamięci Polaków jako czas wydarzeń spektakularnych, a więc nadzwyczajnych i groźnych, mając na uwadze pracę legislacyjną, ponieważ ta ostatnia mieściła się w kanonie tego, co nazywamy pracą organiczną. Reformowano system świadczeń zdrowotnych, system rent i emerytur, polską armię, sektor obronności i bezpieczeństwa narodowego. Występowano ze znaczącymi inicjatywami dotyczącymi przeorientowania systemów pomocy społecznej oraz systemu oświaty, a listę stosownych działań można by mnożyć. Ten w pewnym sensie spokojny, sielankowy obraz jednak zaburza to straszne wydarzenie, które miało miejsce w roku ubiegłym i które odciska się do tej pory bardzo bolesnym piętnem na polskiej scenie politycznej, a mam na myśli katastrofę smoleńską. Tym bardziej jest to fakt brzemienny w nadzwyczajne i groźne konsekwencje, iż stał się przedmiotem manipulacji politycznych, jest wykorzystywane przez przeciwników aktualnego rządu i to w sposób, który woła o pomstę do nieba. Wobec rządu sformułowano cały szereg niesłychanych zarzutów, które nie odpowiadają prawdzie, a mają na uwadze odwrócenie zaabsorbowania Polaków właściwą oceną lub też analizą dokonań rządów. Jednym słowem, usiłuje się w trybie emocjonalnym, w trybie pozamerytorycznym, poprzez fałsz i kłamstwo zdyskredytować doskonałe, jak sądzę, rezultaty obecnej kadencji. Oczywiście, kiedy mówię doskonałe, wpadam w pewną emfazę, ale wszystko należy traktować relatywnie. Są to dobre osiągnięcia, mając na uwadze czas tych wielkich reform, które doświadczyliśmy w latach 96-2001, czyli w dobie AWS-u mamy do czynienia z przedsięwzięciem porównywalnym, szczęśliwie ukończonym, dlatego że no, było nie było, rząd legitymuje się w tym przypadku nie czymś, co będzie procentować w przyszłości, ale co przynosi rezultaty konkretne i wymierne już teraz. Panie pośle, ostatnia wypowiedź pana ministra Rostowskiego zbulwersowała, czy wręcz nawet wystraszyła niektórych polityków i to nie tylko naszych krajowych, ale również z państw Unii Europejskiej. Czy pana zdaniem była to tylko anegdota, jak niektórzy twierdzą, tutaj tłumacząc tę wypowiedź, czy też może to była realna przestroga przed możliwym wybuchem wojny, nie daj Boże? Im więcej przestraszonych, tym lepiej, ponieważ świat od pewnego czasu przesuwa się po krawędzi gigantycznego, niewyobrażalnego kryzysu. Nadwyżka kapitału, łatwo uzyskiwanego i w sposób bardzo swobodny, eksportowanego, doprowadził do zadłużenia dużej ilości uboższych państw świata, w tym państw europejskich, wobec centrów finansowych i gigantyczny deficyt, jednocześnie silne zadłużenie publiczne w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym szeregu państw, również członków Unii Europejskiej. Przy osłabieniu wzrostu, tak silnego w latach 70., a ostatnio legitymujący się przyrostem jednego punktu PKB w takich państwach jak Hiszpania czy Włochy, może owocować kryzysem, który zmiecie
i euro, i dolara, a rynki finansowe, które tak lubią wspierać państwa, gdy dobrze im idzie, wobec państw zachowują się często agresywnie wtedy, kiedy one są w opresji i kryzysie. I dokonują tego, co na Ukrainie nazywa się wyrwaniem poduszki spod głowy konającego. Oby do tego nie doszło. Oby nie doszło do kryzysu, który będzie rozgrywał się w wymiarze międzynarodowym, będzie posiadał źródła poza granicami Polski, ale który do naszego kraju przybędzie z zewnątrz i z punktu naszego obywatela da rezultaty bardzo fatalne, niekorzystne, a nie będzie mu zupełnie obojętne, czy źródło kryzysu jest napływający z zewnątrz, czy ma źródła wewnętrzne. Co zatem może być konsekwencją sytuacji, gdy przewidujemy na przykład w Niemczech obniżenie dochodów mieszkańców na głowę obywatela Republiki Federalnej o 20%. Niepokoje społeczne, zaburzenia, napięcia międzypaństwowe. I tu pada słowo wojna. A czemu nie? Przecież to, co powiedział Rostowski, powiedział Jacques Attali, znakomity intelektualista, doradca finansowy wielu prezydentów Francji, Mitterranda, obecnego prezydenta, prezydenta Sarkozy'ego, powiedział o tym rok temu. Niech ta świadomość dojdzie do jak największej ilości polityków. Jeżeli nie dojdzie do pamiętania, jeżeli nie dojdzie do działań ratunkowych i nadzwyczajnych wobec państw, które grożą bankructwem i niewypłacalnością, wtedy koszty zaniechań będą gigantyczne i mogą dać rezultat rzeczywiście zaburzeń, w tym niepokojów wojennych. Rostowski powiedział coś, co jest czarnym scenariuszem, ale jest zupełnie realnym. A my powinniśmy myśleć w kategoriach wyprzedzających. Jeżeli tak, to brać pod uwagę raczej to, co pesymistyczne w prognozowaniu, niż optymistyczne. Przyklasnęłem Rostowskiemu. Tak, to były mądre słowa. One począsnęły być może rozespanymi politykami Unii Europejskiej. Tak, czas się zabrać do roboty. Bije nam dzwon. I na zakończenie, panie pośle, pytanie może bardziej takie osobiste do pana. Otóż w stosunku do pańskiej osoby w ostatniej kadencji padały głosy, że był pan mało aktywnym posłem. Jeśli pan wygra te wybory, czy zamierza pan swój wizerunek jako parlamentarzysty zmienić? Wizerunek medialny. Wie pan, jak to jest na scenie politycznej. Dla jednych jestem za mało aktywny, dla innych jestem nadaktywnym i wtrącającym się w sprawy, w które nie powinienem dokonywać wtrąceń. Otóż rezultaty moich prac legitymujące się zyskami inwestycyjnymi dla naszego regionu idącym w ponad 300 milionów złotych w tej kadencji są opublikowane i są do zweryfikowania. Są opublikowane w adresie internetowym www.miodowicz.com i wszystkie podlegają weryfikacji. W każdym przypadku można zweryfikować te informacje dotyczące moich zaangażowań proinwestycyjnych w naszym regionie niejako od ręki, niejako na telefon. Natomiast to wszystko było rezultatem ciężkiej, organicznej pracy. Ja nie jestem członkiem opozycji. Ja nie piszę interpelacji. Ja natomiast mogę do moich przyjaciół w rządzie zwrócić się i wylobować coś na rzecz regionu. To odbywa się w ciszy, to odbywa się w poufności. Temu nie towarzyszy wielki zgiełk i wrzask, bo nie może. Bo przecież to, co odzyskuje dla Świętokrzyskiego w przypadku deficytu dóbr i środków jest odebrany innym Polakom. Być może pod Wrocławiem, być może ktoś pod Słupskiem ma bardzo podobne potrzeby. On też mówi po polsku. A więc tu jesteśmy w pewnej sferze delikatnych działań. Rzecz jasna, ja jestem stąd, tu jest mój dom, tu są moi wyborcy i dla nich zamierzam pracować. Jeżeli chodzi o mój wizerunek medialny, uważam, że on jest poprawny. Jest zrównoważony. To nie są już czasy spektakularnych działań w obrębie Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen, gdzie straszyłem naszych rodaków obecnością w mediach od rana do wieczora. Teraz jest normalnie i niech tak zostanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.